Witam wszystkich miłośników robótek na drutach. Przy okazji serii filmików o czapkach i o szalach postanowiłam podzielić się z Wami moją miłością do drutów drewnianych. Akurat kupiłam tej firmy i już zostałam przy niej, bo naprawdę poczułam dużą różnicę. Są to druty drewniane. One oczywiście występują w różnych rozmiarach. Tutaj akurat używam najczęściej drutów 4,5 i 5,5. To są druty z żyłką. I te druty można sobie dowolnie wymieniać, odkręcając po prostu od żyłki i dobierając dowolną grubość. Żyłki również występują w różnego rodzaju długościach. Są kupowane oddzielnie i pasują do każdego rodzaju grubości drutów. Także tutaj mam akurat rozmiar 4,5, którym najczęściej i najbardziej lubię się posługiwać. Ale mam również tutaj druty grubsze. Tu nie w tym opakowaniu, ale to są 5,5, czyli już grubsze i one również pasują do żyłki tej samej. Żyłkę dokupujemy też określonej długości, występują one od 50 cm aż do 150, więc w zależności od rodzaju naszej robótki możemy dobrać odpowiednią długość żyłki i również ją sobie wymieniać. Zachęcam do spróbowania, bo naprawdę różnica pomiędzy drutami aluminiowymi, po której bardzo ślizgają się oczka, a drutami drewnianymi, gdzie te oczka dobrze się trzymają, nie rozciągają się, robótka się nie rozciąga. Zachęcam więc do spróbowania, czy Tobie też również te druty przypadą do gustu i będziesz tak samo zadowolona jak ja.